W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dajesz. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami na wszystkich drogach naszego życia. Prosimy Cię, daj nam odkrywać Twoją obecność przy nas w czasie tego Wielkiego Postu razem z Maryją i świętym Józefem. Amen. Pasterzem moim jest, pasterzem moim jest mój Pan. Cześć dzieciaki! Pasterzem moim jest Pan. I kiedy Pan chodził po świecie, to różni ludzie, ale nawet i apostołowie, powiem wam, mieli różne pomysły co do tego, po co Pan Jezus przyszedł. A może Pan Jezus przyszedł po to, żeby to całe prawo znieść. To prawo, według którego żyjemy. Według którego żyjemy. Nasi rodzice żyli, dziadkowie. Może on to wszystko zniesie i będzie nam się łatwiej żyło. I Pan Jezus chyba wiedział, że oni tak sobie myślą. I mówi do nich: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Ja przyszedłem wypełnić. Co to znaczy wypełnić? I czym wypełnić? Ja tak sobie myślę. No to gdyby na przykład prawo, to wszystko, co mieli zapisane Izraelici, było taką szklanką, to Pan Jezus przyszedł wypełnić to prawo miłością. I dopiero jak ta szklanka prawa jest wypełniona po brzegi miłością, no to jest komplet. No to wtedy wszystkim się żyje dobrze, bo każdy się kocha. Wypełnia prawo i się kocha. I wiecie, Pan Jezus dalej mówi: i każdy, kto wypełnia i uczy wypełniać to prawo, będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Ale zwróćcie uwagę, najpierw Pan Jezus mówi: wypełnia, czyli sam muszę przestrzegać przykazań, sam muszę być dobry, sam muszę kochać, a później uczy wypełniać, czyli jak już sam umiem, sam wypełniam, sam kocham, to dopiero wtedy innych uczę to robić. Już w tych rekolekcjach mówiliśmy o tym, że najpierw samemu trzeba kochać, żeby uczyć innych kochać. No, więc zapamiętajcie to. Kto wypełnia przykazania i uczy wypełniać te przykazania, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. No witajcie, dzieci kochane, w kolejnym dniu naszych rekolekcji w drogę za Jezusem, krok po kroku, z Maryją u boku. Dzieci kochane, idziemy w drogę za Panem Jezusem i nie da się ukryć, że jest to czasami trudna droga. Droga, której tak naprawdę nie widzimy całej. Nie znamy dokładnie wszystkich różnych takich zakrętów, różnych rzeczy, które nas spotkają, przeszkód. Nie wiemy dokładnie, co będzie gdzieś tam za rogiem. Jak się rusza w taką drogę, gdzie się nie zna różnych właśnie fragmentów tej drogi, to bardzo ważną rolę pełnią drogowskazy, czyli znaki drogowe, prawda? Które mówią: tutaj skręć, jeżeli chcesz dotrzeć do tego miejsca. I właśnie Pan Bóg na tej naszej drodze, ponieważ nas bardzo kocha,
też nam zostawił takie drogowskazy, takie znaki drogowe. A czym są te znaki drogowe i jak się nazywają w Piśmie Świętym? No jak? Przykazania. To są właśnie drogowskazy, przykazania. Ale ktoś pomyśli, tyle tych drogowskazów, aż 10. Czy ja dam radę? No i Pan Bóg też wymyślił taki jeden drogowskaz, w którym są wszystkie inne. A ten drogowskaz się nazywa przykazanie miłości. I mało tego, jeszcze Pan Bóg nam dał przewodnika. Wiecie, jak to jest, jak się czasami rusza w podróż, to się ma przewodnika, który nas oprowadza, za rączkę chwyta. Tym przewodnikiem jest Maryja. I o tym właśnie, kochani, ta dzisiejsza rymowanka. O tych drogowskazach, o tym najważniejszym drogowskazie i o tym, kto nas tą drogą prowadzi. Zapraszam na Pana Rybowankę. Chcę iść za Panem Jezusem i nie straszne mi wielkie wyzwania, bo Pan Bóg dał mi drogowskazy, czyli przykazania. Pomyślałem, przykazań jest aż 10, nie ogarnę takiej ilości. Lecz wtedy przyszło światło. Wszystko jest w przykazaniu miłości. Kochaj Boga całym sercem, a bliźniego jak siebie samego. W ten sposób ogarniesz wszystkie przykazania, koleżanko i kolego. Lecz jak to zrobić? Jaka jest najlepsza droga? Z Maryją i przez Maryję najszybciej, najpewniej i najbezpieczniej nauczysz się kochać Boga. Amen, kochani. A więc mamy te wszystkie lekcje, drogowskazy, najważniejszy znak i przewodnika, którym jest nasza mama Maryja. Jeżeli będziemy się tego trzymać, na pewno dojdziemy do celu. I tego życzę każdemu i każdej z Was. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia jutro. Pa, pa! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani, środa, trzeci tydzień Wielkiego Postu. Naklejamy na naszą planszę, na naszą drogę kolejny nasz przystanek. Ale jak widzicie, coś nam tutaj troszkę blokuje, coś nam troszkę przeszkadza. Zobaczymy, czy damy radę z krzyżem pokonać tę przeszkodę. No, na całe szczęście daliśmy radę. Ale ta brama jest trochę takim zaproszeniem do tego, żebyśmy dzisiaj sięgnęli też po Słowo. Zobaczyli, że w Słowie jest powiedziane o wypełnieniu prawa. O wypełnieniu prawa, dzięki któremu, jak będziemy je wypełniać, będziemy mogli przejść dalej. Przez bramę. Przejść przez bramę. Bramę proponujemy Wam zrobić, moi drodzy, z klocków. Wiem, lubicie bardzo bawić się klockami. Klocków macie mnóstwo i Lego Duplo, i drewniane klocki, i klocki Meli, i konstrukcyjne. Zbudujcie bramę z klocków. To jest takie zadanie ode mnie na dzisiaj. Dobrze, i teraz jak już będziemy mieli tę bramę, to tutaj mamy dodatkowe pomysły, jak to zilustrować tak naprawdę to słowo, które dzisiaj słyszymy. Bo skoro mówimy o wypełnieniu prawa, no to dobrze wiecie, że to prawo w Starym Testamencie i w ogóle prawo naszej wiary jest oparte na 10 przykazaniach. Tutaj mamy przykład wykonania dwóch tablic kamiennych z 10 przykazaniami. Możecie wykonać to. Ja bym polecał, najbardziej moim zdaniem się do tego nadaje i sprawdza, masa porcelanowa, można poszukać w internecie, tam klej wikol jest potrzebny, mąka ziemniaczana, oczywiście można wykonać z masy solnej, z innych różnych na pewno mas, które macie. Masa porcelanowa ma tą zaletę, że jest całkiem fajnie twarda, nie sypie się, dosyć fajnie tak stęga i się trzyma. Także stawiamy sobie nasze tablice tutaj, żebyśmy wiedzieli, że one też są naszym drogowskazem.
tego, jak to zrobić, żeby przez tę bramę, może ciasną czasem dla nas, przejść, jak szukać pomysłu na to, żeby to było możliwe. I na dzisiaj zadanie dla Was będzie zadaniem modlitewnym. Posłuchajcie. Zrób dziś rachunek sumienia i poproś o Bożą pomoc w jednej swojej słabości, z którą najbardziej sobie nie radzisz. To jest zadanie na dzisiaj. Pomyśleliśmy z ciocią, że to przejście przez bramę jest dobrym momentem do tego, żeby najpierw przypomnieć sobie w swoim sumieniu, w swoim sercu, co się z nami dzieje, gdzie jesteśmy, żeby prześwietlić to nasze serce właśnie chociażby przykazaniami Bożymi i sprawdzić, czy my jesteśmy w stanie przez tą bramę przejść. Zwłaszcza jak jest wąska. Zwłaszcza jak jest wąska. A ma być wąska. A jeżeli nie jesteśmy w stanie przejść, to tak jak podpowiada Wam to zadanie, mamy prosić naszego Boga Wszechmocnego, żeby nam w tym, co jest nam najtrudniej, pomógł. Bo przecież dobrze wiemy, że sami sobie nie poradzimy, prawda? Prawda. Prawda? Prawda. Także prośmy. Prośmy, kochani, bo to jest dla nas ratunek. I nawet jak brama jest za wąska, to Pan Bóg może wszystko, wiecie, nie? I On może tą bramę dla nas poszerzyć, jak tylko Go poprosimy. Buen camino. Dobrej drogi. Z Panem Bogiem. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.